Wątroba to niewątpliwie jeden z najcenniejszych narządów w naszym ciele. Jej głównym zadaniem jest działanie detoksykujące, czyli oczyszczające organizm z różnych zanieczyszczeń i substancji dla nas obcych. Poza tym spełnia ona oczywiście o wiele szersze funkcje. Dla przykładu, jest odpowiedzialna za utrzymanie prawidłowej temperatury ciała, produkuje żółć, która usprawnia trawienie tłuszczów, magazynuje ważne dla nas składniki, w tym niektóre witaminy, wytwarza białka osocza. Czy bierze udział w procesach związanych z krzepnięciem krwi? Lista jej zadań jest jeszcze szersza. Zmierzam do tego, że z uwagi na jej ważne funkcje dla naszego zdrowia, bardzo istotne jest, aby się o nią odpowiednio zatroszczyć. Mam tu na myśli m.in. to, żeby wspomóc jej działanie detoksykujące, czy uchronić ją przed patologicznymi zmianami, takimi jak stłuszczenie i zwłóknienie. Warto mieć świadomość, że w naszej diecie znajduje się wiele naturalnych produktów, których regularne spożywanie usprawnia działanie wątroby w szerokim tego słowa znaczeniu. I w dzisiejszym odcinku podzielę się z Państwem tym, po które produkty wyjątkowo dobrze sięgać. Zacznę krótko o oleju z czarnuszki. A mianowicie w literaturze naukowej znajdziemy wiele prac, które jednoznacznie dowodzą, że olej ten wspomaga zdrowie osób, które już zmagają się z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Dla przykładu, w najnowszej obszernej pracy z 2021 roku możemy przeczytać, że stosowanie oleju z czarnuszki przyczynia się do korzystnego obniżenia poziomu enzymów wątrobowych, czyli prób wątrobowych, w tym szczególnie enzymu o nazwie aminotransferaza asparaginianowa. Mówiąc wprost, olej z czarnuszki usprawnia funkcjonowanie stłuszczonej wątroby. Co więcej, w jednym z badań jego autorzy zauważyli nawet, że stosowanie oleju z czarnuszki w ilości dwa razy na dobę po 2,5 ml, czyli pół łyżeczki, przyczyniło się do zmniejszenia stłuszczenia omawianego narządu. To tylko dowodzi, że wspomniany olej jest prawdziwym sprzymierzeńcem naszej wątroby. Na dzisiejszej liście zamieściłem również jogurt naturalny, czyli produkt, który jest dość powszechnie spożywany w naszym kraju. Otóż dotarłem do wyników badań, które dowiodły, że osoby, które stosują wspomniany jogurt od 2 do 3 razy na tydzień, mają mniejsze ryzyko rozwoju zachorowania na stłuszczenie wątroby o 9%. Przy czym dodam, że częstsze sięganie po jogurt wiąże się z jeszcze niższym ryzykiem, bo wynoszącym aż 14%. Warto jednak zauważyć, że jogurt ma działanie nie tylko prewencyjne, ale również w pewien sposób terapeutyczne. A mianowicie w jednym z doświadczeń eksperci wykazali, że włączenie jogurtu do diety przez osoby ze stłuszczoną wątrobą przyczynia się do mniejszego odkładania tłuszczu we wspomnianym narządzie, a także do korzystnego obniżenia poziomu enzymów wątrobowych. Byłoby błędem, gdyby w dzisiejszym zestawieniu zabrakło nasion lnu i oleju z nich pozyskiwanego. Zagłębiając się w literaturę naukową, możemy dowiedzieć się, że spożywanie trzech łyżek nasion lnu dziennie sprzyja zmniejszeniu zwłoknienia oraz stłuszczenia wątroby. I w tym przypadku podobne działanie wykazuje również olej lniany, gdy jest stosowany w ilości dwóch łyżek na dobę. Korzystając z chwili przerwy, miałbym małą prośbę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby nasza społeczność na tym kanale rosła w siłę, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Jeśli moje filmy są dla Państwa pomocne, to myślę, że warto to zrobić, bo przy okazji dzięki subskrypcji nie ominą Państwa inne wartościowe filmy. Z góry serdecznie dziękuję i wracam do tematu. W mojej ocenie warto zainteresować się też wszelkiego rodzaju warzywami krzyżowymi. Mam tu na myśli produkty takie jak brokuły, kalafior, kapusta, brukselka, gorczyca czy jarmuż. Mówię o tych warzywach, ponieważ naukowcy zbadali, że związki w nich obecne zwiększają aktywność tzw. enzymów detoksykujących pierwszej i drugiej fazy. Oznacza to, że za sprawą spożywania wymienionych przeze mnie warzyw możemy w pewien sposób wspomóc swoją wątrobę w neutralizowaniu i usuwaniu substancji szkodliwych. Gdy mowa o wspomaganiu procesów detoksykujących, to nie sposób nie przywołać również rozmarynu. W jednym z eksperymentów wykonanym na myszach eksperci dowiedli, że składniki obecne w rozmarynie również podnoszą aktywność enzymów zaangażowanych w oczyszczanie organizmu. Stąd zachęcam, aby zaopatrzyć się w tę przyprawę, tym bardziej, że nie jest ona aż tak powszechnie stosowana. Wśród nieco rzadziej wykorzystywanych, ale wyjątkowo korzystnych dla wątroby przypraw znajduje się też kolendra, Proszę sobie wyobrazić, że ta niepozorna roślina chroni omawiany narząd przed metalami ciężkimi. Dotarłem do dwóch badań przeprowadzonych z udziałem zwierząt, które dostarczyły ciekawych obserwacji, a mianowicie kolendra w pewnym stopniu zapobiega odkładaniu się toksycznego kadmu i ołowiu w wątrobie. W tym miejscu krótki przerywnik, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem porannym dziennikiem zdrowia. A poranny dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o szóstej rano jako dwuminutowa lektura do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest uzupełnieniem mojego kanału YouTube. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl kośnik Dziennik. O ile nie jestem jakimś szczególnym zwolennikiem zaopatrywania się w produkty mniej tradycyjne, to uważam, że jeśli coś jest rzeczywiście warte uwagi, bo na przykład wyniki badań na to wskazują, to dobrze jest się tym zainteresować. I taka sytuacja ma miejsce w przypadku spiruliny i chlorelli, czyli dwóch jadalnych zielono-niebieskich mikroalg, które są sprzedawane w formie sproszkowanej. Mówię o nich, ponieważ w literaturze fachowej znajdziemy wiele dowodów na to, że produkty te są sprzymierzeńcami naszej wątroby. Dla przykładu w badaniu z 2021 roku, które zostało wykonane z udziałem ludzi, jego autorzy zauważyli, że spirulina zmniejsza stopień stłuszczenia wątroby i powoduje redukcję poziomu enzymów wątrobowych. Jeśli chodzi o korzystny wpływ na próby wątrobowe, to taki efekt można osiągnąć sięgając również po chlorelle. Jednak nie powinniśmy poprzestawać na tych informacjach, ponieważ, jak udowodnili eksperci, wspomniane algi chronią wątrobę przed uszkodzeniami spowodowanymi metalami ciężkimi, alkoholem, akrylamidem, a nawet paracetamolem. Przy okazji dodam też, że chlorella zapobiega gromadzeniu się toksycznych dioksyn w wątrobie i nasila ich usuwanie z organizmu, częściowo wyręczając w tym omawiany narząd. Dla utrzymania zdrowia wątroby pomocne mogą być również produkty pszczele. Mam tu na myśli głównie Propolis. Przeprowadzone badania z udziałem ludzi dowiodły, że stosowanie Propolisu wiąże się ze zmniejszeniem sztywności i redukcją stłuszczenia wątroby. Mało tego, chroni on wątrobę przed uszkodzeniami spowodowanymi aluminium, paracetamolem i alkoholem. Na Straży Zdrowia Wątroby stoją też buraki, o czym świadczą doświadczenia wykonane na zwierzętach. Naukowcy odnotowali, że składniki obecne w burakach, Chronią wątrobę przed pestycydami, a także przed związkami rakotwórczymi w postaci n nitrozodietyloaminy etyloaminy, która sprzyja rozwojowi raka właśnie wątroby. Na koniec, dobra informacja dla kawoszy. Napój ten ma działanie prewencyjne w odniesieniu do chorób wątroby. Mówiąc konkretnie, najnowsza metaanaliza pokazała, że regularne spożywanie kawy zmniejsza prawdopodobieństwo zwłóknienia wątroby aż o 35%. I co więcej, sięganie po dwie filiżanki kawy dziennie wiąże się z mniejszym ryzykiem raka wątroby aż o 43%. Mam nadzieję, że niniejszy materiał okazał się interesujący i że podsunął Państwu kilka propozycji, co warto jeść, aby usprawnić działanie detoksykujące wątroby, uchronić ją przed działaniem substancji toksycznych i zminimalizować ryzyko jej stłuszczenia oraz zwłóknienia, a nawet żeby odwrócić te niepożądane zmiany choć trzeba mieć świadomość, że takich korzystnych produktów mamy o wiele więcej. Przy okazji wspomnę, że innym cennym produktem dla wątroby jest zielona herbata, w tym na przykład sproszkowana herbata macza. Jeśli chcieliby Państwo wysłuchać, dlaczego jest ona wartościowa i to nie tylko dla wątroby, to wystarczy kliknąć miniaturę, która pojawiła się na ekranie, aby przenieść się do nowego materiału. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.